14 czerwca w parafii Chrystusa Króla w Iwano-Frankiwsku 12 osób przystąpili do sakramentu konfirmacji. Udzielił sakramentu kandydatom arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa konfirmację sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. W swoim kazaniu arcypasterz Lwowa zachęcił wiernych dostrzegać obecności Boga w najdrobniejszych codziennych rzeczach i szukać Jego woli. Po mszy świętej wierni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, dziękowali metropolicie za przyjęte zaproszenie i przybycie na uroczystość, aby udzielić sakramentów dojrzałości chrześcijańskiej, a także zapewniali, że dołożą wszelkich starań, aby być godnymi tego wielkiego daru, który otrzymali. Сьогодні отримати в таїнстві конфірмації, так як апостол